Cześć moi drodzy, dzisiaj robimy balonowy bukiet. Maloka Kids, serdecznie zapraszam. No to zaczynamy. Balon pompujemy, zostawiając około 7 cm miejsca wolnego. Zawiązujemy. Przed zawiązaniem pamiętajcie, aby trochę powietrza opuścić. Balon będzie nam się wtedy łatwiej modelował. Zawiązujemy. I robimy pierwszego kwiata z 5. Płatek nie może być zbyt wielkich gabarytów. Niech nie będzie szerszy jak wasza dłoń. Balon składamy i związujemy naszego dzyndzelka z balonem. Tę czynność powtarzamy jeszcze 4 razy. A, jeszcze dzyndzelek przepadałem przez środeczek, aby nam się nic nie rozwiązało. Składamy i skręcamy. Byłoby miło, gdyby wszystkie płatki były podobnych rozmiarów. I skręcamy. Dla ułatwienia można sobie najpierw odległość odmierzyć na balonie, skręcić ją w wybranym miejscu i dopiero później skręcić to wszystko razem. Jeszcze jeden. Kiedy mamy już 5 płatków zrobionych, no musimy pozbyć się tego, co nam zostało. Robimy kulkę na końcu i po prostu urywamy. Obwiązujemy naszego kwiata. I teraz takich potrzebujemy 5, moi drodzy. Ja już sobie przygotowałem 5 różnych kolorów. Oczywiście kolorystyka do wyboru, kto jak lubi. 5 płatków i 2 łodygi. 2 zielone balony. Niedmuchane do końca. Dmuchamy je zostawiając 7, 8, 9, 10 cm wolnej przestrzeni. Następnie rozpychamy powietrze, uciskając balony. Kiedy powietrze nam się porozchodzi w baloniku, jest on bardziej zdatny do modelowania i możemy na nim wykonać więcej rzeczy. Teraz tak, szukamy środeczek na jednym i na drugim. Związujemy je ze sobą i na końcu każdej z łodygi mocujemy kwiat, robiąc kuleczkę i wkręcając ją w nasze płateczki. Kuleczka. I wkręcamy kwiata. Możemy to tak zrobić w następujący sposób. Przyłożyć, chwycić razem i przekręcić. Albo przyłożyć i kręcić samą łodygą. Jeszcze jeden. Teraz musimy to wszystko ładnie zaprzątać. Postarajmy się zrobić to jak najlepiej. No może to trochę jak warkocz, tylko z 4 kosmyków plączemy naprzemiennie. Kiedy wszystko mamy zaplątane, ściskamy przed najniższymi kwiatkami i skręcamy razem łodygi.
Teraz modelujemy te kwiatki, żeby kuleczka znajdowała się w centrum. Zrobione. Czas na piątego kwiata. Potrzebujemy jeszcze jeden zielony balon. Dmuchamy tak leciutko. Potrzebujemy tylko kuleczkę. Akurat ja go wcześniej pompowałem, dlatego napompował mi się na środeczku. Mała kuleczka. Taka zdecydowanie wystarczy. Zawiązujemy. Teraz bierzemy piąty kwiatek i wkręcamy ją w środek. Modelujemy, żeby przypominało to kwiata. Bierzemy bukiet. Wybieramy miejsce dla ostatniego. I teraz tym, co nam zostało, obwiązujemy wszystko dookoła. Wracając do naszego niebieskiego kwiata. I obwiązuję to dookoła niebieskiego. Teraz zdarzy się nam czasami tak, że jeden kwiatek będzie jakby odstawać od wszystkiego. Możemy skręcić łodygę pod nim i następnie to miejsce związać odstającym balonikiem od ostatniego kwiatka. Również wracając do niebieskiego. Teraz wszystko tylko ładnie poprawić. I oto balonowy bukiet skończony. Oryginalny pomysł na prezent. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam.